102. rocznica odzyskania niepodległości w tym roku w zadumie nostalgii i refleksji. W związku z postępującą ilością zachorowań na COVID świętować mogliśmy w zasadzie jedynie razem, duchem, ciałem wśród najbliższego grona. Uroczystości w gminie ograniczyły się jedynie do kameralnej mszy świętej w intencji ojczyzny i złożenia kwiatów pod pomnikiem tych, co walczyli za naszą i waszą wolność. Kazanie księdza proboszcza odnosiło się do słów świętego Pawła w świetle aktualnej sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć w czasie pandemii i niepokojów społeczno-politycznych. Usłyszeliśmy apel kierowany do wszystkich bez względu na poglądy, do wzajemnego szacunku i poszukiwania wartości, które powinny łączyć, a nie dzielić. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to polski dom, polska szkoła. Świętowanie tegoroczne troszkę smutniejsze. Mówi się też, że w tym roku to raczej e-święto. Gminne Centrum Kultury zorganizowało wprawdzie za pośrednictwem łączy internetowych konkurs plastyczny i przegląd pieśni patriotycznej. To jednak nie oddaje to w pełni tego, co działo się w ubiegłych latach. A działo się, można by rzec, na bogato i oczywiście na żywo. Bo i na sportowo, uczestnicząc w biegu dla niepodległej, muzycznie w konkursach pieśni patriotycznej lub śpiewając gremialnie najbardziej popularne piosenki okresu odzyskania niepodległości, czy wreszcie wziąć udział w dorocznym koncercie w kościele świętego Mikołaja w Szemudzie. Jeszcze inni świętowali filozoficznie, debatując nad postawami patriotycznymi społeczeństwa. W tym roku zabrakło też paradnego przemarszu Stowarzyszeniem Orkiestry Dętej czy turnieju gry w Baśkę o szable niepodległości. To wszystko jednak wyrażało nasze zewnętrzne emocje i radość z wolności. Ważniejsza jednak jest pamięć historyczna o tych, co nam tę wolność wywalczyli, poświęcając własne życie. Tych miejsc pamięci w naszej gminie nie brakuje. Ci ludzie, którzy te 102 lata temu walczyli o Polskę, tworzyli tą Polskę, bo przecież trzeba pamiętać 2020 rok, tak naprawdę stulecie tutaj Kaszuby, kiedy były przyłączane, żeby im oddać faktycznie hołd, za ten czas, co te 100 lat temu faktycznie dla nas zrobili. Warto też ponownie zastanowić się nad pojęciem patriotyzmu. Czym jest, czym powinien być patriotyzm? Zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy do czynienia zupełnie z innym, nowym wrogiem, niespodziewanym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa, życia i wolności, jakim jest pandemia. Jak powinna wyglądać dzisiaj postawa patriotyczna? Czy patriotyzm nie powinien wyrażać się w naszych zachowaniach, dbałością i szacunkiem do innych, stosowania się do obostrzeń sanitarnych, nakazów? Bycie patriotyzmem faktycznie to jest to, aby zadbać o siebie przede wszystkim, ale zadbać o innych, żeby nie stwarzać niepotrzebnych, że tak powiem, sytuacji do zarażenia się. Można być patriotą faktycznie i myślę, że każdy dorosły, ja myślę, że młodsze dzieci nawet też wiedzą, jak powinni się faktycznie zachować na ten czas. Także pamiętajmy o tym, mimo wszystko. Dystans, dezynfekcja, no i maseczka. I o tym pamiętajmy, żebyśmy mogli wspólnie świętować, myślę, że za rok, już w zupełnie innych okolicznościach. Stoimy przede wszystkim przed społecznym, a nie politycznym egzaminem z patriotyzmu. Czy go zdamy? Pozostaje w nas nadzieja, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.